Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Resowią. Z nami jest trener gości, pan Mirosław Hajdo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie trenerze. Poprosimy o podsumowanie meczu. No cóż, oczywiście gratuluję Wiśle zwycięstwa. Jakość piłkarska na pewno była po stronie Wisły, chociaż myślę, że w tych pierwszych 20 minutach myślę, że wyszliśmy tacy jacyś za bardzo chyba przestraszeni tej całej otoczki, tego stadionu, kibiców i całej atmosfery. Straciliśmy bramki, gdzie wydaje mi się, że absolutnie nie musieliśmy ich stracić, bo to były takie proste, bym powiedział, błędy, które nie powinni zawodnicy na tym poziomie popełniać. Natomiast oczywiście Wisła miała optyczną przewagę, oczywiście Wisła ma jakość, Wisła ma określony swój cel, to jest awans. Natomiast patrząc tak z przebiegu meczu, podkreślam oczywiście cały czas o tej jakości Wisły, ale tam jakichś takich stuprocentowych sytuacji nie było. Niemniej jednak te dwa nasze błędy potrafili wykorzystać i wygrali mecz. I wygrali mecz zasłużenie, to cóż można więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Poprosimy chwileczkę poczekać na mikrofon. Włączyć. Raz, dwa razy. Teraz działa. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. Panie trenerze, mówi pan o jakości Wisły, a jednocześnie w tabeli po jesieni to tylko były 4 pozycje różnicy. A dziś w pierwszym kwadransie no Resowi nie było na boisku. Tak mi się wydawało. Grała Wisła. Nie spodziewałem się, że to będzie takie miażdżące otwarcie. Wydawało mi się, że właśnie pana drużyna może skoczy do gardła, a jakoś tak nie było. No to ja o tym powiedziałem. To... I dlaczego? To zadam pytanie kluczowe. Dlaczego? Panie redaktorze, powiedziałem też, że wydaje mi się, że wyszliśmy za bardzo wystraszeni. To ja to mówiłem na początku konferencji i stąd powtarzam to, że myślę, że ta cała otoczka, stadion, kibice, tutaj cele, zawodnicy być może, nie wiem dlaczego akurat wyszliśmy tak w te 21 minut tak bojaźliwie, baliśmy się podejmować ryzyka, grać, w ogóle wymieniać podania, nie wiem dlaczego, a wcale żeśmy się tak nie nastawiali. Wiedzieliśmy oczywiście, że Wisła ruszy mocno do przodu, bo jak grała mecze kontrolne, to z reguły właśnie tak je rozgrywała. I powiedziałem też, że jakość piłkarska po stronie Wisły jest duża i zobaczymy, liga się zaczyna, kolejne spotkania, myślę, że to nasze takie chyba spotkanie z przeciwnikiem, myślę, bardzo dobrze grającym, to będę powtarzał cały czas. No, trochę nas być może dzisiaj przerosło, ale tak jak mówię, mecz jest jeszcze dużo i zarówno my, jak i nasz dzisiejszy przeciwnik mają do rozegrania, mamy, także zobaczymy w następnych spotkaniach. Są jeszcze pytania do trenera? Nie ma, w takim razie bardzo dziękujemy, panie trenerze. Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Radosław Sobolewski. Dobry wieczór, panie trenerze, i poprosimy od razu o komentarz do meczu. Dobry wieczór. Na pewno cieszy zwycięstwo w pierwszym meczu w nowym roku.
To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sam mecz, no pierwsza połowa bardzo, ale to bardzo dobra, bardzo intensywna, z wieloma sytuacjami, można powiedzieć z pełną dominacją pod każdym względem, już druga bardziej taka stonowana i z większą kontrolą wydarzeń boiskowych. Podobała mi się ta w drugiej połowie mądrość zespołu, że też potrafił wyczekać, natomiast jedna rzecz na pewno do poprawy, chcieliśmy na pewno większej ilości wyjść z większą ilością kontrataków takich groźniejszych i to nam się nie udawało, przeciwnik wracał gdzieś pod na naszą połowę. Natomiast jeżeli mówię podsumować cały mecz, no to na pewno spotkanie to bardzo cieszy. Tak naprawdę każdy aspekt i gratuluję chłopakom za to, że dźwignęli dzisiejszy mecz. Dziękuję bardzo. Bartosz Karcz. Dzień dobry, panie trenerze. O Baszę chciałem zapytać, bo początek drugiej połowy kontuzja na noszach opuścił boisko. Co to za kontuzja i czy jakieś tam już pierwsze wstępne przynajmniej diagnozy się pojawiły? Wstępne diagnozy, no, wygląda na to, że gdzieś tam naciągnął mięsień dwugłowy, natomiast no, to jeszcze nie jest potwierdzone. No, tak naprawdę to pierwsze minuty drugiej połowy i już gdzieś tam nie, wymuszona zmiana. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie. I drugie pytanie o skrzydła, bo mieliście z tym problem, się nią często o tym rozmawialiśmy, a dzisiaj no, dwie bramki po właśnie akcjach oskrzydlających i nowi zawodnicy wprowadzają się z asystami. Z tego wynika, że diagnoza gdzieś była dobra po tych paru meczach, które mogłem prowadzić i te ruchy transferowe, te transfery, które zrobiliśmy, zawodnicy, którzy doszli, widać, że gdzieś znieśli ten zespół na trochę wyższy poziom. Michał Knura. Dobry wieczór, trenerze, gratulacje. Mówimy o strzelcach, mówimy też o asystentach, ale bardzo dobry mecz Kacpra Dudy, nie wiem, czy nawet nie najlepszy na boisku. Była taka swoboda, nieoczywiste zagrania. Dobrze się czuł w tym środku. No na pewno każdy go będzie klepał, będzie teraz go chwalił i teraz nie wiem, jak się zachować, no, żebyśmy tutaj no, nie za mocno chłopaka nie zagłaskali, no ale tak z żartem, ale faktycznie no, można powiedzieć, nie chcę mówić idealny, ale no, bardzo, bardzo dobry mecz Kacpra i to nie tylko w ofensywie, ale pokazał wielokrotnie no, niesamowitą odpowiedzialność. Bardzo dobrą grę w defensywie, niesamowitą agresywność. Widać, że ten chłopak rośnie, widać, że to jest zupełnie inny Kacper Duda niż był pół roku wcześniej. Chciałem jeszcze zapytać o sytuację trochę z sędziami, żeby nie było, że narzekamy po jakiejś porażce, ale czy nie wydaje się trenerowi, że mimo wszystko bardziej sędziowie powinni chronić tych ofensywnych zawodników, bo było troszkę takich fauli w Achillesa, a często słyszy się przy meczach, nie wiem, Ligi Mistrzów, że to powinniśmy chronić i myślę, że to powinien być też standard na pierwszoligowych boiskach w Polsce. Tak naprawdę no, gdzieś za to też dostałem żółtą upomnienie, no, dostałem żółtą kartkę, bo nie chodziło mi o wyliczanie, że ilość fauli, tylko bardziej, że właśnie na jednym zawodniku było tyle fauli i to nie wiem, takie miałem po prostu wrażenie, może mylne, żeś tam chcieli gdzieś zawodnicy zespołu przeciwnego upolować Luisa i to bardziej właśnie też no, zwracałem na to uwagę, że no, chciałem go po prostu uchronić. Może zbyt ekspresywnie to czyniłem i wyszedłem też ze swojej strefy i oczywiście zasłużenie dostałem żółtą kartkę. Są jeszcze pytania dodatkowe do trenera? Nie ma. W takim razie bardzo dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc.